Cześć! Dzisiaj jest inne tło, dlatego że jest godzina 9 rano. Chciałam nagrywać to wcześniej, ale tutaj akurat mam słońce z tego okna i centralnie wali mi po oczach i nie jestem w stanie nagrywać, a mam takie rolety, że są takie dziurki, więc... Czekajcie, będzie je widać? O, chyba teraz je widać. Więc no nie da się inaczej nagrać, muszę to nagrywać tutaj, ale mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. I dzisiaj chcę poodpowiadać na Wasze pytania, bo prosiłam Was, żebyście zadawali mi je pod tym zdjęciem wczoraj wieczorem. No i właśnie dostałam 140 pytań. Wow! Więc postaram się wybrać takie ciekawsze i będę już zaraz na nie odpowiadać. Dobra, więc zaczynamy! Mówisz w swoich filmach, że brakuje bądź brakowało Ci pewności siebie w stosunkach międzyludzkich. Czy twoje imponujące osiągnięcia w sporcie i zmiana stylu życia spowodowała jakąś zmianę u Ciebie i większą pewność siebie? Fajne pytanie i będę właśnie dzisiaj się starała wybierać takie ciekawsze pytania, więc sorki, ale nie będę odpowiadać na te pytania, czy nie wiem, czy farbowałam włosy i takie tam. Bo chcę właśnie skupić się na takich pytaniach. I teraz jakie było pytanie, czy to coś się zmieniło? I powiem Wam tak. Dalej jestem niepewna siebie, jeżeli chodzi o takie stosunki już między ludźmi. Natomiast w siłowni kompletnie nie mam. Ja w ogóle wydaje mi się, że kiedy wchodzę na siłownię, to tak jakby staję się całkowicie innym człowiekiem. Jestem mega pewna siebie i po prostu... Właśnie siłownia jest takim dziwnym miejscem, gdzie całkowicie zapominam o tym, że jestem wstydliwa. Jeżeli widzę, że ktoś wykonuje całkowicie źle ćwiczenie, ja podchodzę do tej osoby i jej to mówię i staram się jej powiedzieć, co, jak ma poprawić i tak dalej. Więc powiem Wam szczerze, że po prostu jestem w szoku, jak ta moja zmiana sylwetki i jak to, co robię przez ostatnie 2 lata mnie zmieniło, jeżeli chodzi właśnie o kontakt z ludźmi, to jest po prostu szokujące. To zdanie chyba nie było po polsku, ale mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Po prostu na siłowni jestem całkowicie innym człowiekiem, ale znowu, kiedy już przechodzę do tego normalnego życia, no to znowu jestem taka bardzo nieśmiała, ale na siłowni jak najbardziej dużo się zmieniło. Więc to będzie to. Dalej. Czy kiedykolwiek ciężko było Ci się zmotywować do ćwiczeń? Jeśli tak, to jak to przezwyciężyłaś? Być może padło już to pytanie, ale śledzę Cię od niedawna, jesteś bardzo naturalna i pozytywna, pozdrawiam. Dziękuję bardzo. I tu jest właśnie pytanie o motywację i zauważyłam, że bardzo dużo jest pytań o motywację i postanowiłam zmienić coś, jeżeli chodzi o mojego tego drugiego Instagrama. I po prostu będę starała się tam częściej wrzucać takie bardziej motywacyjne rzeczy. I na przykład właśnie wczoraj wrzuciłam zdjęcie z taką motywacją, co zrobić, kiedy Ci się nie chce, masz 2 wyjścia. I albo idziesz na tą siłownię i robisz cięższy trening niż zawsze, bo Ci się nie chciało, tak za karę. I wychodzisz z niego, jesteś mega dumna z siebie i po prostu następnym razem, kiedy Ci się nie chce, to przypominasz sobie właśnie tą sytuację, robisz dokładnie to samo. I cały czas tym sposobem posuwasz się do przodu i jesteś z siebie 2 razy bardziej dumna, dlatego że zrobiłaś coś dużo cięższego niż zwykle. Albo masz drugą opcję, siedzisz w domu, narzekasz, że ci się nic nie chce i cały czas stoisz w miejscu. Więc coś takie coś bardzo mnie motywuje i ogólnie czasami, czasami nie chce mi się iść na siłownię, ale bardziej mi się nie chce iść niż nie chce mi się ćwiczyć. Ja po prostu nie lubię drogi, akurat... Jak chodziłam do Arkad, to nie lubię tej drogi, po prostu nigdy nie chciało mi się iść, tak samo Alan. Ale same ćwiczenia chciało mi się robić, nie? Tylko bardziej miałam problem, żeby się zmotywować, żeby wyjść w ogóle z domu. Ale właśnie jeżeli macie problemy z motywacją i tak dalej, to zapraszam Was właśnie na tego drugiego Instagrama, kryptoreklama, i tam sobie po prostu poczytajcie niektóre teksty, które pisałam. Tutaj też widzę, że są pytania, akurat tutaj jedno takie pytanie, ale akurat widzę, że pamiętam, że często mnie komentujesz, więc nie chcę być niemiła, ale tu jest właśnie pytanie, skąd masz bidon na wodę i tak dalej. Słuchajcie, jak ja coś wrzucam na Instagrama, to ja to wszystko taguję, więc ja mam milion pytań pod zdjęciami, skąd masz to, skąd masz to, skąd masz to. Kliknijcie na zdjęcia, tam jest zawsze wszystko opisane i dlatego ja nie odpisuję na takie pytania, bo to jest, tylko wystarczy kliknąć, nie? Więc żeby nie było, że ja później jestem wredna. Gdzie masz zamiar pracować gdzie masz zamiar pracować po studiach? I słuchajcie, takie pytania, one się od tylu
może nie lat, ale od tylu miesięcy pojawiały i ja zawsze omijałam te pytania, dlatego że nie chciałam powiedzieć tego, co robiłam przez ostatnie 4 miesiące. I teraz już wiem, co będę robić po studiach i ja ogólnie wiedziałam to wcześniej, ale nie chciałam wam tego mówić. Pamiętajcie moment, kiedy powiedziałam wam, że nic teraz wam jeszcze nie powiem i że za 9 miesięcy to wszystko wyjdzie na jaw i będę mogła wam powiedzieć? Jeżeli nie, to zobaczcie to. I teraz znowu nie wiem, kiedy następne zakupy się pojawią, ponieważ jakby to powiedzieć, a nie zdradzić wszystkiego. Ogólnie zmieniam swoje życie i do tego jest potrzebna duża ilość pieniędzy. Nie chodzi mi tutaj o wyprowadzkę, o remont i tak dalej, ale to też. Ale po prostu ukierunkowuję się na coś innego i do tego potrzebna jest mi masa pieniędzy. Dlatego muszę teraz już oszczędzać i zapewne niedługo się o tym dowiecie. Na pewno w przeciągu, na pewno za pół, no za tak 7-8 miesięcy będziecie wiedzieć, więc spoko. No i to jest właśnie ten czas, kiedy mogę wam już to powiedzieć, bo są wyniki i oficjalnie, ojej, już znowu chcę się płakać. Dobra, nie, spokojnie. W tym filmie nie, tego nie będę robić. Ale oficjalnie jestem trenerem personalnym. Dzięki. I to właśnie będę robić po studiach, w sumie nawet już teraz, więc tak, to jest moje marzenie, ale jeżeli chcecie więcej o tym posłuchać, to dam wam linka do drugiego kanału, bo tam nagram zaraz cały film o tym, więc tak, teraz w końcu już mogę mówić, kim jestem z zawodu i co chcę robić po studiach i jestem bardzo szczęśliwa, bardzo podekscytowana i tak, no, to tyle. No bo chcę się płakać, a już mówiłam, a nie będę płakać, bo to było tak, że... A bo to, nie, ja to wam opowiem na tym drugim kanale, więc jadę dalej. Ile masz lat? To tak szybko odpowiem, 22. Między siebie obowiązki, jak zamieszkaliście z Alanem, jak to wygląda z budżetem, może się zmieniło w ciągu tego czasu, rozliczacie się porówno, raz płaci jedno, raz drugie, czy może każdy za siebie? Tak jak mówiłam wcześniej, mamy po prostu wspólny budżet i to nie jest tak, że raz płaci Alan, raz płacę ja, po prostu mamy wspólny budżet, który przeznaczamy raz na tydzień i właśnie z niego kupujemy wszystko. I nie jest tak, że każdy płaci za siebie, to nie, tego chyba nawet nigdy nie było, zawsze po prostu razem. Wiem, że przywiązujesz wielką uwagę do tego, co jesz. Chciałabym zapytać, co sądzisz o diecie wegańskiej? Ostatnio coraz więcej się o tym mówi, że to takie zdrowe itd. Słuchajcie, w ogóle temat diety, to ja nie wiem dlaczego. Serio, nie wiem dlaczego. To jest tak kontrowersyjny temat, że ja jestem w szoku. Bo było taki moment, że wrzuciłam na Instagrama zdjęcie z owocami i powiedziałam, że owoce to jest dosyć kontrowersyjny temat. I że powiedziałam coś takiego, co mówił Paracelsus, czyli substancja nie jest trucizną, tylko jej dawka. Żadna substancja nie jest trucizną, tylko jej dawka. I co sądzę o tej diecie wegańskiej? Ja bym się na to nie zdecydowała, bo wiem, jak ciężko jest zrobić taką dietę, żeby ona była zbilansowana, zdrowa i żeby zawierała wszystkie potrzebne makroskładniki i... No, to nie jest, to nie wystarczy, że będziecie jeść cały czas tofu, soję, która w ogóle wcale nie jest taka zdrowa, i boczniaki, czy shiitake i tak dalej. I ja nie chcę tutaj wchodzić w to. Jeżeli jesteście jeżeli jesteście weganami, bo chcecie, spoko. I ja tutaj nie chcę nikogo, wiecie, mówić, że o nie, ty nie masz zdrowej diety, bo może masz. I po prostu... Nie, ja nie potrafię zrozumieć, dlaczego inni ludzie lubią tak się wtrącać w czyjąś dietę i mówić, o, ty jesz źle i tak dalej, i tak dalej. To jest każdej osoby wybór, jeżeli ona chce tak jeść, super. I naprawdę nikt inny nie powinien mieć nic do tego i takie jest moje zdanie. Jeżeli jesteś na weganizmie, bo chcesz, co mnie to obchodzi? No, nic, tak? Więc fajnie by było, żeby więcej ludzi miało po prostu takie podejście. Czyli nie zgadzasz się z tym, ale to szanujesz, bo właśnie widzę, że dużo osób się z tym, z różnymi rzeczami nie zgadza, ale tego nie potrafią uszanować. I to jest przykre.
Słuchajcie, tu też jest milion pytań typu, jakie ćwiczenia polecasz na pośladki, jakie ćwiczenia polecasz na brzuch i tak dalej. Słuchajcie, ja nie nagrywam na tym drugim kanale filmów z moimi treningami po to, żeby się pochwalić, jakie ćwiczenia robię, tak? Ja robię to dlatego, żebyście mogli coś podłapać i żebyście mogli z tego skorzystać, więc jeżeli piszecie mi, jakie ćwiczenia polecam na pośladki, to chyba nie oglądaliście tamtych filmów, a jeżeli pytacie się, to jesteście zainteresowani, więc po prostu moglibyście tam wejść, sorki, i po prostu to ogarnąć, nie? Więc... dobra, wiecie co, wydaje mi się, że ja w tym filmie jestem bardzo niemiła, ale nie o to chodzi, po prostu dostaję dużo pytań, na które po prostu jest odpowiedź tak, o, kliknięcie raz, dwa i już jesteście na moim kanale i możecie sobie obejrzeć te filmy. Tu jest też pytanie, sorki w ogóle za to światło, ale słońce mnie dzisiaj nie lubi. Idziesz na magisterkę czy nie? Ja jestem już na magisterce od prawie roku. Jakie kosmetyki do włosów polecasz? Bardzo śmieszne pytanie, dlatego że ja wczoraj na Snapchacie rozmawiałam, mówiłam o tym, w jakiej okropnej kondycji są moje włosy i jak bardzo mi się nie podobają. Ale właśnie dużo z was mi napisało o różnych takich metodach, więc dziękuję bardzo tym wszystkim, które mi napisały jeszcze raz. I będę teraz testować. Dzisiaj jestem po używaniu na noc oleju lnianego. I też właśnie pozdrawiam. Ale nawet mi nie napisałeś, jak masz na imię. Trucio? Coś takiego. Tak się nazywa nick. Pan Trucio, chyba tak. Więc właśnie napisała mi, żebym użyła oleju lnianego, ale żebym się nie zniechęcała, bo to może po pierwszym razie nie być efektu, więc się nie zniechęcam i czekam na efekty. Ale no ja nie chcę nikt polecać, bo moje włosy teraz naprawdę wyglądają słabo. Czy z Alanem pijecie czasami alkohol? Jest to pewien rodzaj wyrzeczenia spowodowany treningami i dietą, czy po prostu nie lubicie? Ja raczej nie piję, dlatego że nie chcę. A Alan czasami sobie pije piwo, ale raczej nie nawalamy się. W jakim kierunku chcesz, by rozwijał się kanał? Co planujesz? Chcesz, by to była twoja praca, czy raczej dodatek hobby? Cały czas chcę rozwijać ten kanał, ale nie dlatego, żeby to była moja praca. Ja nie zaczęłam nagrywać po to, żeby zarabiać. Fajne jest to, że teraz mam taką możliwość, ale nie żeby się utrzymać, tylko po prostu no, jako taki dodatek. I na pewno chciałabym to kontynuować, ale czy chciałabym, żeby to była moja praca? Raczej nie, bo jak już wam wcześniej wspomniałam, mam swoją pracę marzeń, którą teraz będę wykonywać, więc na pewno nie zrezygnowałabym ani z tego, ani z tego, bo po prostu nagrywam, bo lubię i chcę. I też bardzo dużą radość właśnie sprawia mi montowanie filmów i czasami właśnie jak robię te takie bardziej kreatywne filmy, to po prostu no, cieszę się, że wam się to podoba i... Czy twój charakter zmienił lub zmienia się z biegiem czasu? Jest jakaś różnica między tobą sprzed kilku lat, a tobą teraz? Na pewno, w ogóle ostatnio nagrywałam, w piątek pojawił się ten film, że oglądam swoje stare filmy i tak się z Alanem śmialiśmy, jaka to ja tam byłam dziwna. Ale na przykład to, co bardzo zauważyłam i to, co na pewno dał mi bardzo mocno YouTube, to to, że ciężko jest mnie teraz zbić, jeżeli chodzi o hejty. I o ile na przykład te owoce, jakie ja dostałam wtedy komentarze, to po prostu nie wydawało mi się, że to jest hejt na owoce, tylko że to jest taki bardziej pojazd po mnie, że koniecznie osoba ma teraz możliwość, żeby po mnie pojechać, to zrobi, bo nie zgadza się z moją opinią. I niby to mnie denerwuje, ale tak jakby nie przywiązuję do tego takiej wagi, jak przywiązywałam kiedyś. Kiedyś jak ludzie zaczęli mnie na początku hejtować, to ja autentycznie siedziałam i płakałam. Teraz nie pamiętam, kiedy ostatnio płakałam na temat przez jakichś tam hejterów, bo też ja na przykład potrafię odróżnić hejty od krytyki. Dzięki. Jest za wcześnie, nie myślę jeszcze. Od krytyki konstruktywnej i na przykład bardzo się cieszę, kiedy taką krytykę dostanę, bo tym sposobem mogę udoskonalać się. Ale jeżeli na przykład dostanę komentarz typu jesteś brzydka, albo czemu strojesz się tylko do filmów, bo widziałam cię na żywo i wyglądasz jak kupa. No sorry, ale ja się po prostu z tego... To jest mój hit ostatnio, że właśnie widziałam je, jak wychodzę z siłowni, nie? Bo ja z siłowni wychodzę i jestem piękna. No nie idę na siłownię po to, żeby wyglądać ładnie, tylko żeby ćwiczyć. Więc... Nie, ale po... Co? Ja też ciężko. No właśnie. Ale powiedział, że fizycznie też mnie jest ciężko pobić, bo jestem za silna. Ale nie, chodzi o to, że po prostu no, najbardziej zmieniłam się tym, że po prostu już się tak... Po prostu. Że się tak nie przejmuję tym wszystkim i z tego jestem bardzo szczęśliwa i cieszę się.
Chociaż czasami też właśnie, bo dobra, pogadam sobie z wami, a co? Też właśnie często jest tak, że na przykład jak coś się stanie, to ja często przychodzę. Jak coś się stanie, ktoś mnie zjedzie, albo coś takiego dużego się stanie, to często mówię o tym na Snapie i mi wysyłacie wiadomości typu nie przejmuj się, że ludzie hejtowali, będą hejtowali, ale ja w sumie nie chodzi o to, no dobra, może trochę się przejmuję, ale bo nie chcę, żeby ludzie tak na mnie naskakiwali z tak głupich powodów, ale ja wiem, że to są ludzie i tego się nie zmieni. Wiecie co, ale tutaj też był taki, było pytanie, bo teraz nie mogę tego znaleźć. Czy miałam takie momenty załamania i że nic mi się nie chciało i tak dalej. I śmieszne jest to dlatego, że miałam to tydzień temu. I po prostu, nie wiem dlaczego, ale byłam tak zła na wszystko. I jeszcze deszcz padał i byłam podwójnie zła, bo deszcz padał. I mieliśmy iść na siłownię, ale nie chciałam iść, bo byłam wkurzona, znaczy wyszłam. Ale autobus mieliśmy za 20 jakoś minut i byłam znowu zła. Później Alan powiedział, że chodź, idziemy pieszo. Deszcz padał, a miałam kaptur za krótki. I wyobrażacie sobie to, że jak ja już jestem wkurzona i tylko to się dokładało, to po prostu tak to we mnie zaczęło buzować, że się popłakałam. I Alan później mi mówił, powiedział, że dobra, zróbmy wszystko po kolei i małymi krokami i tak dalej, i tak dalej. I wiecie, zaczęłam od zrobienia prania, później zaczęłam powoli sprzątać, tu się położyłam na chwilę, tutaj zaczęłam znowu coś sprzątać i pomogło. Więc jeżeli macie właśnie taką chwilę załamania, nie trzymajcie tego w sobie, po prostu się wypłaczcie i zacznijcie od takich małych rzeczy. I właśnie ja na przykład, no nie poszłam tego dnia na siłownię, bo stwierdziłam, że bez sensu, jako że i tak będę się wkurzać, bo ostatnio jesteśmy cały czas źli, jak wchodzimy na siłownię w Arkadach, bo tam jest tyle ludzi, że po prostu już mamy tego dosyć. I po prostu pomogło to. Czyli wypłakanie się i później małymi krokami coraz, coraz więcej i tak. To jest moja rada. Dobra, ostatnie pytanie, bo chyba i tak już długo gadam. I mam nadzieję, że takie troszeczkę inne odpowiedzi na... No zabije to słońce kiedyś. Ja nie wiem, czy on musi tak... No zabije go. Cały czas jest inne światło, sorry za to. Ale no takie uroki nagrywania przy świetle dziennym. Więc mam nadzieję, że taki film wam się spodobał. Trochę inny, bo odpowiedziałam w sumie tylko na parę pytań. Ale mam nadzieję, że wam się to spodoba. Dajcie znać, co myślicie. I to tyle. Dzięki bardzo za oglądanie i trzymajcie się, do zobaczenia.